Ale komunikatu żadnego nie mamy na... Ach, jest, no to już po Norwegach. Dyskwalifikacja za kombinezon. Oho, ho. No to Norwegowie się nie liczą w walce o miejsce na podium. Niemcy z Austriakami w walce o zwycięstwo, my ze Słoweńcami o trzecie miejsce. Tak to wygląda po dyskwalifikacji Johanna André Forfanga. Popatrzmy zatem na skok Dawida Ziegela. Pierwszy bardzo dobry, 135 metrów. Ten też znakomity, ale z upadkiem. Ach, żeby mu się nic nie stało. Ależ on daleko wylądował. Za rozmiarem to już na płaskim praktycznie rzecz biorąc. Oj, nie wygląda to dobrze. 142,5. A więc to jest drugi, tak długi skok w dzisiejszym konkursie. Ciut dalej wylądował Eisenbichler, ale on nie próbował nawet robić telemarku, tylko bezpiecznie wylądował na dwóch nogach. A Ziegel nam się... No, chyba nie tylko potłuk, bo on nie wygląda, jakby był w stanie stać. To nie za dobrze wygląda. Kręcą głowami trenerzy Rory Lukelso i Werner Schuster. No, na razie oczywiście oni nie mają żadnej informacji z dołu, no bo tak jak państwo, tak i oni, no, widzimy tylko tyle, że leży niemiecki zawodnik na śniegu i otoczony jest przez ekipę medyczną. Mówiliśmy o tym, że sędziowie zapewnili wysoki poziom konkursu, ale tak, no zawsze jest to ryzyko, zawsze jest ryzyko. Jest to wina sędziów, no niestety upadki się w tym sporcie zdarzają. Pofrunął bardzo daleko, 142,5 metra, lądował już na płaskim. Nie można mieć zastrzeżeń do przygotowania ze skoku, bo on był znakomicie, jest przygotowany. Po prostu popełnił jakiś błąd techniczny. Młody przecież niemiecki, niedoświadczony jeszcze skoczek. No byłaby to wielka szkoda, przecież on niedawno się pozbierał po tej kontuzji, która go... wyłączyła ze skakania na wysokim poziomie na jakiś czas. Ten sezon no, już wyglądał dobrze, już Ziegel wchodził na coraz wyższy poziom. No, najlepszy dowód, że w tej mocnej ekipie niemieckiej znalazł miejsce. Co tu się stało? No, z wysoka lądował. Z wysoka, on już skracał ten skok. Nie utrzymał się na prawej nocy. Niestety. No nie wiem, czy tam... Kolano jest prawe chyba. Kolano, wiązadła, krzyżowe kolana mogą być. Oby nie, bo to jest straszna kontuzja, na którą cierpiał Kenneth Gagnes, na którą cierpiał Severin Freund. Paskudna sprawa, jeśli by to się przydarzyło Dawidowi Ziegelowi, to znowu będzie miał długą przerwę w skakaniu. Oby nie.